Naprawdę. Czy naprawdę? Ja pierniczę. Witam, definitywnie wczoraj mi nie wychodziło. Byłem bardzo wkurzony. Teraz już przełączyłem wszystkie dźwignie poza jedną, o której nie wiedziałem, a byłem tam dużo razy i jej tam nie widziałem, bo jest kuźwa tak schowana, że jak ja mam ją gołym okiem zauważyć. Musiałem dopiero obejrzeć jeszcze raz odcinek Elevena i dopiero ten. No, powolutku, pomalutku. Co wy kuźwa robicie? Czemu wy se twerkujecie dupą do dupy? Z kołami do kół. Prowadź mnie. Staw bocie, miałeś mnie prowadzić! O co? Ja. Czekaj, to musi. To jest gdzieś za białym automatem. Tu. To nie wiem, po nim. Dobra. Muzyka się zmieniła. Muzyka się zmieniła. Muzyka się zmieniła. Muzyka się zmieniła. To ja musimy iść tam na koniec. Biało-czarny arcade. Znowu się na nagranie. Stamina. The Forest. Uczył. Ja się z tym męczyłem z 2-3 godziny, nie? Ja, ale tu powinna być torba w ogóle też, nie? Wiem! Nie! F11 kliknąłem! Halo? Dobra. No a jak on to robi? Jak on jest za mną? O nie! No halo lag! No lag! No halo, grę mi wysrało! No grę mi wywaliło, no! No co za gówno! No ja nie mogę! Ja pierdzielę! No i co? I mam od początku wszystko, tak? Nie, taka jest pieprzona. Taka jest pieprzona. To jest pieprzone, kuźwa. Jak ta głowa wygląda tak w ogóle? 100 damage. W ogóle co ja tu mam? Mam fotopas, daker. Nie chcę tego. Backstage pass, let's rock dance pass i boy ball. Za minutę 10 ja se w FNAF-a pogrywam. Wiemy, gdzie są wszystkie 3 dźwignie. Czeka popiela. Nie wiem, kiedy mnie wyminęła. Nie zdążyłem jej zauważyć, ale już tam se pobiegła. Już leci swoim życiem lata. Więc to bardzo dobrze, że jest tam, a nie gdzie indziej. Bo my teraz robimy strzu. I my lecimy kuźwa tu. Zajebiście, i ta chica tu przyjdzie, nie? Bo czemu by nie? Nie, Monte przyszedł.
strzeliłem w niego. Great job! I te walki nie mają znaczenia, wiecie? Jep. Ale FPS-y już mają. Teraz. I głupi bug. Jest tam, wchodzi. Nagle jest tu. No nie tu. No co? Da się z tej strony? No co? No jak ja miałem przejść? No to jest pieprzone. Nie mam słów na tę grę. Naprawdę nie mam kuźwa słów. Da się tam wejść w ogóle? Nie, nie da się, bo po co by się miało dać? Pieprznij się tą wajchą. Patrzcie, widzicie, on ma okulary. Jemu to nic nie robi. Boże! Ta, no i ta chica tu przyjdzie, kuźwa. Przestań! Musisz to tak robić. Skąd wiesz, że tu jestem, co? Nie widziałaś mnie. No i ty, kuźwa, weź. Widzicie, ta arcade się zmieniła. Dobra, ta ze Spider Poli są. Tego ani razu tu do góry nie widziałem chyba. Nie, dobra, był raz, no. Czy da się mieć w listopadym, kuźwa, komary w domu? Czuję, jakbym był cały ten... pogryziony i mnie wszystko swędzi.
Well done. Run! O nie. Ha, jestem szybszy. No, stój. Stop. Halo, FPS-y. Jakiś achievement? Coś może? Że Music Mana pokonałem? Nie, wait, zanim wyjdę, ja sobie to zapiszę. Ja sobie to zapiszę, bo... Tyle, ile ja się tu wyżyłem, to nie wyżył chyba nikt. Menowalo. Już. W końcu debugging. W końcu save. Cóż to mam? Mam to już. Mam. Repaired head. No a musimy się dostać ponownie do Roxy Raceway. Bo jakby inaczej. West Arcade, Fast Arcade. Było naprawdę fajnie. Wkurzają ci panowie. A jeszcze bardziej wkurza to coś, co się za mną teleportuje pół gry. To zwalonek gówno, które się będzie teleportować, dopóki mnie nie zauważy, nie? A weź mi tu to jeszcze zapisz, bo... Też na nowym. Dzięki Music Man, było naprawdę bardzo fajnie. Chcę jedną rzecz zobaczyć. Chwilę, jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Dobra, nieważne.
Flysum do windy. No i co teraz do Roxy Raceway, tak? No dobra, dziś niszczymy Roxanę na węgiel. Nie zauważył mnie, nie wiem jak. Jakim cudem. Boże, FPS w tej grze to jest coś naprawdę fenomenalnego. Dziesiąty. Oj, oj, oj. To nam daleko do tego, ale może jakiś prezencik tu będzie. Nie, nic, na marne tu szedłem, naprawdę. Naprawdę w tym tu nie będzie żadnego prezentu? Ja. Sody są tam. Przy nagrodach. Prizers. Bo jak w tym. A w tym chowanie wygląda tak. Słuchaj, zapiszmy sobie w tym oto fascynującym miejscu. Boink, boink. Przed rozwaleniem Roxy. Wszedłeś. Wszedłeś. Tam chyba bieg. Tu! Siema, Freduś! Jest, działa. Jestem ciekaw. Sorki, Frediś. A nie dostałem achievementu. Żal. Może pójdźmy pierw tu. Bo ostatnio poszliśmy tam, pamiętacie pewnie doskonale. A teraz pójdźmy tu. I tu sobie pozdobywałem prezenty w ogóle. Bo wiem, że tu są. Wiem nawet chyba, gdzie jest jeden. Trzeba uważać, bo tu security boty latają. Cztery godziny działają kamery. No to dobrze, no nie? Tak, tu będzie prezent. Prezento. Oczywiście, szczerze nie pamiętam tego miejsca, ale... Ale no. Pochódźmy sobie tu. Mamy czas. Bo po Roxy Raceway wątpię, żebyśmy mogli tu... Ja... Co robisz? Wątpię, żebyśmy mogli tu po Roxy Raceway przyjść, więc... No, przyjdźmy tu teraz. Niestety zamknięte. Ci jak popieprzają tymi pasami, kuźwa. Koledzy waleni. Siema Roxy. To naprawdę nic nie ma. Myślałem, że będzie, no liczyłem na to. Toaleta męska z Fredisiem, tu nic nie ma. Tu będzie damska z Roxy. Sam w sumie Monty by mógł być. Wszędzie ten Freddy. Coś? Nie? Ojoj! Ojoj!
Joj, biedny security bocik. Roxy Mac. Oj, a czemu on się tu rozbił? Biedny. A co to jeszcze sobie obiec? Żeby zobaczyć, czy tu nic nie ma. Oj. O dziwo jakoś żyje. A tu jest tylko to wejście. Kurna. No tak ładnie. A czemu to tutaj jest? Przecież tu nie ma ani Moona, ani Sandropa. Shoes! Mam szybsze buty. Faktycznie. No. Chociaż... bezpiecznie będę się tu czuł. No. No, FPS-y! Fajnie security bridge znowu. No za dużo zrobiłem, no. No nie. Nie może mnie tak po prostu wypieprzyć. Ja nie mogę, ej nie. Kto jest kuźwa? Dobra. O Boże. No i co ja mam zrobić? Powiedzcie wy mi, co ja mam zrobić?
To wina gry, nie moja. Ja po prostu to jeszcze raz włączę. Tak będzie chyba najlepiej. Więc elo.